Trzymaj. Ja się robię cały gorący. Bo wszyscy zarzucają ci, że nadużywasz alkoholu. Jak to wygląda z twojej strony? Nie zgadzam się. Nie nadużywam. No tak się akurat złożyło, że... Jak ona może nadużywać alkoholu, jak ona jest 24 na dobę na planie? No, albo na planie, albo na treningu, albo zajmuje się swoim dzieckiem, więc jakby... Ja bym powiedział, że za mało. Tyle razy próbowałem wyciągnąć i nigdy nic. No nigdy nic, więc... dlatego że no, nie mam kiedy, bo rzeczywiście jestem zapracowana i jestem odpowiedzialna. Tak. Ale po prostu, jak na przykład mała jest, wiesz, zaopiekowana, jest u dziadków, a my mamy możliwość sobie, rozumiesz, pożaleć, no to korzystam z tego jak najbardziej. No kurczę, chyba raz na rok mi się należy, nie? No ostatnio może dwa razy na rok. Ale zawsze akurat nie port... tak się złożyło, że akurat, wiesz... Byłam, bo wiesz jak to jest, jak człowiek jest bardzo zmęczony i wypije nawet, nie wiem, 2-3 lampki wina, to od razu po prostu masz banie. No. Sambę. Od razu masz sambę. Przepraszam. Od razu masz sambę i takie mamy czasy, że mamy telefony przy sobie i Instagram, który wydaje mi się zawsze taki zabawny. I te filmiki są takie super. Fajne, że dopiero następnego dnia widać, że może nie do końca.